Witajcie, 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 witajcie. Witajcie, witajcie. Tutaj Ghost, a to chyba 15 już odcinek Let's Play Half-Life 2, albo 14. Nieważne, nigdy nie wiem i już chyba nigdy nie będę tego wiedział. W tym odcinku pobiegamy sobie po tym epickim moście, który tutaj widać. On się ciągnie tam daleko. Ale najpierw wejdziemy do tego domu, bo jak mówiłem, wszędzie to wszędzie, chociaż kilka miejsc ominąłem, tak jakby nie patrzeć. Tutaj też będzie taki fajny, duży zombie. Zombiak. Trzeba go będzie zmasakrować. Chociaż nie widzę sensu, żeby tam iść, bo tam nic nie ma. Ale pójdziemy. O, udało się. On będzie tam, w pokoju. Tu, w tym. Nie w tym, to w tym. To jest. I to jest właśnie moc karabina plazmowego. Nawet jeden magazynek nie wystrzelony, a zdech. No. Pozbieramy sobie, zjemy jeszcze amunicję. Jeszcze tutaj coś jest. O, ładnie się schody zabłyszczały. I to tyle. W tym domu jeszcze są jakieś śmieci, ale naprawdę nie warto do nich iść. Chodźmy dalej, więc tak, tam na górze jest bariera. Taka sama jak kiedyś tam wcześniej, chyba w poprzednim odcinku, albo którymś tam. Tak, w poprzednim musieliśmy wyłączyć. O, i żeby ją wyłączyć, musimy iść na drugą stronę mostu. Bo inaczej nie przejedziemy. Bo przejść przejdziemy, ale my musimy przejechać. O, znowu ten duży zombie. Wow, dorzucił. Skubany. No i zdech. Dobra. I hop. Tutaj będzie się dosyć ciekawie działo. Znaczy dosyć ciekawie, dosyć dużo. Jakieś tam będziemy sobie strzelać, coś tam przełączać, coś tam nadleci, jakaś mucha. Więc myślę, że odcinek raczej będzie ciekawy. Będzie się więcej działo niż nie działo. O, w ten sposób. I wczytywanie. I wczytywanie, i wczytywanie. I nie mam amunicji. Ale tu jest full, dobrze. Jak pierwszy raz tą grę przechodziłem, strasznie nie lubiłem tego poziomu. Głównie z powodu właśnie tego skakania po tym moście, bo nigdy nie wiedziałem, którędy iść, żeby nie spaść. Ale teraz to... Wow! I bym spadł. Jak spadnę, to się nie zdziwcie. Bo ja tu dosyć często spadam. Mimo, że wiem, którędy iść, żeby nie spaść. To ja zawsze zbytnio się spieszę i spadnę. Tutaj headcraby. Jak może zauważyliście, wszędzie leżą te rakiety. Bo... O, pociąg jedzie. Bo będziemy musieli powalczyć. Nie wiem, czy nie za bardzo wyciszyłem dźwięki z gry. Bo ich w ogóle nie słychać. Bo w ostatnim odcinku były za głośno. Chyba będzie dobrze. O, ale się załatwiłem. A cóż, idziemy dalej. Tutaj nie musimy schodzić. Dobra, teraz muszę tu iść, bo tu będzie apteczka. Nawet dwie. Drabinki w grach mają właśnie... Zresztą nie we wszystkich, ale... Ale w większości gier mają to do siebie, że ciężko z nich zejść. Kto mnie bije? Tam ktoś jest? Przecież nigdy tam nikogo nie było. Przynajmniej sobie nie przypominam. Ej, lol. A jak Boga kocham. Tyle razy to przechodziłem i tam nikt... W sumie ja nie jestem ateistą, ale... Ale nigdy tam nikogo nie było. To jestem pewien. Może od nowej aktualizacji panom z Welf się nudziło i postanowili kogoś tutaj włożyć. Bo jako, że to Steam, to ta gra praktycznie cały czas jest aktualizowana. I naprawdę tutaj nikogo nigdy nie było. Choćby z tego powodu, że to są headcraby. A headcraby biją tak samo mnie, jak i ich, to co oni by tutaj robili. No tak czy siak jesteśmy już po drugiej stronie mostu. O, właśnie. I musimy sobie przełącznikiem przełączyć. Kurczę, to jest fajna sprawa, naprawdę.
O, tutaj się tak fajnie udało zawalić te śmieci na jednego gościa. Tam będzie. O. Nie dorzucił. Zmieńmy nasz oręż na plazmowy, bo już się troszkę amunicji dozbierało do niego. O, i fajnie padli. I takie wykorzystanie Gravity Gunna, wyciągamy sobie wtyczkę na odległość. To już dosyć często będzie się spotykane będziemy się dosyć często spotykać z tego typu zagadkami, że gdzieś tam będziemy musieli sobie wyjąć wtyczkę. Nie zawsze będzie tak dobrze widoczne jak tutaj. Tak czy siak, kiedy przełączyliśmy ten przycisk, przeleciała nam tutaj mucha. To znaczy za chwilę przeleci. Co tutaj jeszcze jest? Tu są jakieś skrzyneczki. Jakieś itemki dla nas, naboje do zjedzenia. Jest i mucha. Tych gości też nie było, naprawdę. Stop. Na jakim to jest poziomie? Łatwy, no to tak jak powinno być. Ich naprawdę wcześniej nie było. Oni się dodali skądś. No, nieważne, trzeba zestrzelić tą muchę. Teraz pójdzie na 3 strzały, nie na 5. Ale to nie jest takie łatwe w tym miejscu. To jest taki sposób, żeby krążyć tą rakietą wokół tego dziadostwa, to wtedy nie może jej trafić. O. I bum. I bum. I bum. I bum. I bum. I bum. Już mi wali powoli, ale to już chodźmy dalej. Dobra. Dobra, dobra, stop. Źle idę. Znaczy też bym tamtędy doszedł, ale tędy jest lepiej. Chyba. A, dało się. To przy okazji jeden z użytkowników prosi mnie o reklamę. Jest to użytkownik o niku The Rocket Duke. Może tym razem w lewym górnym rogu, może nie prawym, no to w lewym górnym rogu widzicie odnośnik do jego profilu. Ma on całkiem fajny, zagrajmy w Duke Nukem 3D. Warto obejrzeć. Obejrzałem tam chyba 2 odcinki, już nie miałem czasu na więcej. Mam trochę zajęć ostatnio. No, ale fajnie wszystko zrealizowane. Jak ktoś interesuje się tą grą, to warto sobie pooglądać. Hop. Tak czy siak mamy już tutaj otwarte przejście. Wyłączyliśmy sobie tą bramę na moście, zresztą na tych torach, co tam były. I oczywiście, żeby nie było za łatwo, zespawnują nam się tutaj potworki i żołnierze kombinatu. Tam będą zombie bić się z Antillionami, to można sobie poglądać, kto wygra. Zombie. No nie bo ja. Uciekamy. One za nami chyba dalej już nie pójdą. Są za głupie. Wiem, że tutaj teraz będą żołnierze. O właśnie, są. I oni też biją się z Antillionami i tutaj widać, że zombie wygrywa, bo zombie zabije Antilliona, a Antillion zabije żołnierza. O, to było dziwne. Skąd one się tu biorą? Przecież nie stoję na piasku. No, ale znaczy wiem skąd, bo one się tam pospawnowały, ale nie powinny tu przychodzić. No nieważne, wsiadamy do malucha i jedziemy do następnej skrytki, która się znajduje tutaj za płotkiem. Będzie kilka headcrabów do zabicia. O, tam są. I tu jeszcze jeden. O. Dobra. Wsiadamy do naszego Fiata.
jedziemy na most. I przez cały odcinek zeszło w sumie otworzenie sobie tego przejścia tutaj. Spotkamy jeszcze bardzo stylowy pociąg w najmniej oczekiwanym momencie. Jest za nami. O kurde. O kurde, nie zdążę, serio. Dobrze, że to auto ma nitro, bo gdyby nie to, to bym naprawdę nie zdążył. A śmierć murowana, jak nie uciekniemy. Zawsze zastanawiałem się, czy można zdążyć przed tym pociągiem, ale nigdy jakoś nie próbowałem. Chociaż w sumie jakby na nitro pojechać, to może i by zdążył. Ale nie wiem, po co się męczyć, skoro można chwilę poczekać. O, 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 jakie lagi. To ten pociąg takie lagi robi. Teraz już panowie z Wolf to poprawili, bo kiedyś jak się pojawiał, znaczy nie ma go od początku na mapie, tylko wtedy, kiedy my tam idziemy, prawda, dochodzimy do tego momentu, on się pojawia i jedzie sobie po torach. To wtedy, kiedy on się pojawia, były takie ścinki, że to była porażka. Teraz już tego nie ma, ale jak znika, to za to są znowu ścinki. Przed nami chyba będzie taki most pełny zombie. Most, znaczy tunel. Ma to takie jakby, nie wiem, tak by to powiedzieć. Nawiązanie do filmów o zombie. Ruchome piaski, to jest kolejny rozdział. Tak, to jest ten tunel. Czemu ja nie mogę zapalić latarki? Zobaczę, ile uda mi się jeszcze przejść w tym odcinku, chociaż nie chcę kończyć, bo za fajnie mi się gra. Może nakręcę dzisiaj dwa odcinki pod rząd, z takiej racji, że jak mówiłem, nie będzie mnie przez jakiś czas i przez kilka dni nie będą ukazywać się filmiki, to może teraz zrobię na zapas. Tak. Lecą te szybkie cholery, ale jak ja wsiądę do kaszlaka, to mi mogą. Jeszcze je rozjadę. O, gincie. I to tyle, jeśli chodzi o tunel pełny zombie. Naprawdę było tego mało. Jeżeli ktoś lubi zombiaki, to w epizod 1 będzie ich pełno na początku, to warto poczekać. I cóż, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj, jesteśmy. To już wiem, gdzie jesteśmy. Tutaj będzie taki domek. Ale do niego nie pójdziemy, o tamten. Ponieważ na pewno stracimy więcej niż zyskamy. Nie dość, że tam jest pełno kombinatu do wybicia. To jeszcze Roller Mines, te toczące miny i zombiaki w środku. Więc sobie darujemy wycieczkę w tamto miejsce. No i tutaj w tym miejscu zakończymy. Myślę, że będzie dobrze. No to jeszcze dzisiaj powinien ukazać się kolejny odcinek Let's Play Half-Life 2. I to będzie na tyle. Cześć. Do następnego odcinka.